To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I love training. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A dziś w tym odcinku ciekawe treści będzie przekazywał Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witaj. To się okaże. Dzień dobry. No, na pewno ciekawą treścią jest to, o czym możemy porozmawiać dziś, czyli 22 września w czwartek, bo już wiemy, że Amerykański Bank Centralny Fed podwyższył stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Tak samo o 75 punktów podwyższyli stopy Szwajcarzy, Bank Anglii o 50 punktów, i co na to rynki. No, i tu na pewno zrobiło się ciekawie. Zrobiło się ciekawie już wczoraj podczas od godziny, od godziny 20 na pewno, albo inaczej, od 20.30 na pewno, podczas konferencji. Na konferencji naprawdę komunikaty, jak na, jak nie przystało na, na szefa Fedu, były dość precyzyjne. Taki ten forward guidance tak zwany. Naprawdę, jak na, jak na szefa Fedu, bardzo precyzyjny, konkretne sformułowania, konkretne odpowiedzi na, na pytania z sali, 100-125 punktów dalszych podwyżek w tym roku. Taki, no przede wszystkim na pierwszym planie, to było podkreślane wielokrotnie przez szefa Fedu. Walka z inflacją. Celem jest zejście do 2%. Za wszelką cenę, tak naprawdę. Będzie bolało. Musi się to skończyć jakimś rodzajem recesji, tak, tak naprawdę. Zwraca uwagę wyraźnie na to, że rynek pracy jest cały czas jeszcze gorący, to znaczy ta przewaga wakatów nad kandydatami jest, jest bardzo duża, że ostatnie podwyżki stóp, no, czy w ogóle sytuacja, troszeczkę tylko zmieniły tę sytuację, więc, więc dalej ten rynek pracy jest gorący. I właśnie co na co trzeba zwracać uwagę, no było Ewidentnie to wynikało z tego przekazu, że trzeba coś poświęcić, żeby trzeba poświęcić gospodarkę, trzeba poświęcić rynek pracy, dlatego, żeby, żeby udało się zejść z tą, z tą inflacją. Więc to były bardzo klarowne przekaz był bardzo klarowny. Ja bym nawet powiedział, że można by powiedzieć, nawet za bardzo, za bardzo wyraźny był ten przekaz, ale to pokazuje. Jak, jak bardzo FED jest zdyscyplinowany, zdesperowany, jak chce osiągnąć cel. Już sam w ogóle taki przekaz w stylu będzie ciężko, przygotujmy się na to, ucierpi rynek pracy. On już powoduje, oprócz tej samej decyzji 75 punktów bazowych, podwyżki, informacji, tej, tej bardzo, tego przekazu, Jastrzębiego bardzo o kolejnych stopach procentowych. Już też ten przekaz, właśnie o tym, że ucierpi gospodarka, ucierpi, ucierpi rynek pracy, no on daje do myślenia inwestorom, pracodawcom, konsumentom również, że no, może trzeba, trzeba z ryzykiem uważać, być bardziej konserwatywnym. No to wszystko działa i to na pewno właśnie między innymi cel był tego taki. A to, a to w sumie, tak, tak na marginesie, no stoi bardzo na, no w zestawieniu z tym, jakie przekazy płyną z, z RPP czy z naszego banku centralnego, a no to, to jest przepaść tak naprawdę, bo no my już zaczynamy mówić o tym, co nie ma żadnego żadnych zalet. Wręcz przeciwskuteczne działanie, jeżeli chodzi o inflację, o tym, że. Prawdopodobnie zakończyliśmy już ten cykl podnoszenia stóp procentowych. Mieliśmy w tym, w, w tym tygodniu, to chyba wczoraj, była minister finansów, bardzo optymistyczne generalnie prognozy. No to, to, wszystko, no to wszystko dobrze nie, funk nie działa, jeżeli chodzi o walkę z inflacją u nas w kraju. I jeszcze może na koniec tylko zwróciłbym uwagę, to żadna nowość, właśnie jest, ale. Godzina 20 w Stanach Zjednoczonych jest publikacja decyzji. 20:30 punktualnie rozpoczyna się konferencja. Dlaczego tego nie możemy, i to będę powtarzać, dlaczego tego nie możemy zrobić w Polsce? Nie rozumiem tego. Mogą to zrobić też Szwajcarzy, którzy powiedzieli, że po, ujawnią stopy procentowe o 9:30 naszego czasu i to zrobili. Mogą to zrobić Brytyjczycy. O 13 pokazali nowe stopy procentowe. No tak to rzeczywiście działa na całym świecie. A jak działają indeksy giełdowe w tej sytuacji? No, wczoraj na przykład na Wall Street zadziałały nie najlepiej, przestraszyły się Pawela. Bo mieliśmy prawie dwuprocentowe spadki głównych wskaźników, ale na całym świecie wszystkie główne wskaźniki w Stanach Zjednoczonych, w Europie dołują od początku tego roku, dołują także w Warszawie. Jak patrzymy na WIG, na WIG 20, to to widzimy. Jak patrzymy na WIG 20 w ujęciu dolarowym, też to widzimy, bo ten WIG 20 dolarowy jest słabszy w tej chwili niż na przykład wiosną 2020 roku, czyli w tym okresie covidowym. No jest też słabszy e, też niż najniższe e, poziomy wiele, wiele lat temu w ujęciu dolarowym. No, e, no tutaj widzimy WIG20 i co, co może e, dwie kwestie dla, dla tych, którzy mają krótkie pozycje i nastawionych pesymistycznie e, lub też z taką niegiełdową logiką, to znaczy no przed nami trudna, trudne najbliższe miesiące i kwartały, związane z, z rosnącymi kosztami, między innymi, czego, czego powodem jest właśnie między innymi inflacja, trudności na rynku energetycznym, więc. I, I wiele, wiele innych, więc to jest ta. Ci, którzy mają otwarte pozycje na spadek, to z tą, z tą logiką właśnie się ich pozycje zgadzają. Natomiast logika, logika giełdowa niekoniecznie jest taka: i tutaj ten poziom w okolicach 1500 na WIG-20 on jest ważny. Udaje nam się utrzymać powyżej. No, nie powiem, żeby to było z jakimś przekonaniem, bo. Te obroty już ostatnio są naprawdę niskie, i tutaj nie widać jakiegoś uderzenia uderzenia popytu. Gdy ogląda się rynki codziennie, WIG-20 i poszczególne spółki, to tak naprawdę ma się takie wrażenie, że jest tylko iskra i inwestorzy zaczęliby sprzedawać. Przy tak niskiej płynności możemy wylądować naprawdę dużo niżej. No, ale. Jeżeli ktoś jest nastawiony w tym momencie na czy krótko, czy długoterminowo na utrzymanie właśnie tego poziomu, no to no to, to jest jeden z takich ważniejszych poziomów, bez dwóch zdań. Na WIG20 w dolarach my naruszyliśmy ten z 2009 roku nawet nawet dno, czyli to 2009, 2020 rok te, te dna naruszyliśmy i jesteśmy niżej, więc to musi straszyć, aczkolwiek mówimy o bardzo, bardzo długoterminowych poziomach. Mówimy o tym, że cena zysk WIG20 jest bardzo nisko. W ten, ten WIG 20 w dolarach, on też na pewno jest, może być takim zapraszającym inwestorów zagranicznych, ci, którzy mają, dla tych, którzy mają portfele w dolarach. No tylko nie w momencie, według mnie, nie w momencie, gdy złoty do dolara traci i jest w trendzie. To musi się przynajmniej być płasko, a idealna sytuacja to jest po prostu zmiana, zmiana tego trendu i, i przyspieszający. Przyspieszająca siła złotego. No tego cały czas nie ma, bo przecież wczoraj, dzisiaj mieliśmy nowe, nowe maksima. Ale no jeżeli udałoby się obronić te poziomy, to na tym wykresie bardzo ciekawy jest właśnie ten, ten rodzaj trójkąta bardzo długoterminowego, ale no nie sposób to nie sposób ignorować. Tego. Ja zwróciłbym też uwagę na to, co się działo tutaj. Dobrze to widać w ujęciu dolarowym. Rok 2008 i 2009 i dalej, czyli ta wyprzedaż, która była. Pochoś w ujęciu dolarowym, jak gigantyczne były spadki. Mieliśmy przecież kryzys finansowy, straszne rzeczy się działy na świecie, z takimi, i, i z taką logiką długoterminową, z konsekwencjami długoterminowymi, gdzie inwestorzy wiedzieli o tym, że z tego kryzysu finansowego będziemy bardzo długo wychodzić. I zobaczmy, co się, co się wydarzyło od tego. Najpierw ta wyprzedaż tutaj do poziomu 500, bardzo mocne odbicie, jeszcze raz zejście właśnie na niskim obrocie, i gdy już sytuacja była beznadziejna, zobaczmy, jaki mieliśmy tutaj poważny rajd. No olbrzymie, olbrzymie wzrosty, szczególnie w ujęciu dolarowym. Więc i to jest właśnie ta logika pokrętna giełdowa. Dlatego. To jest, to jest właśnie krót, krótkie pozycje, logika według mnie poparta tym, co w gospodarce może się jeszcze wydarzyć, ale mamy też taką pokrętną logikę giełdową i dlatego jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu. Nie wydaje mi się, żebyśmy z tego miejsca mogli już mogli pójść w bok. Tak jak podczas wakacji mówiliśmy o tym, że no nie można się dziwić niskim obrotom, że jesteśmy w takiej sytuacji że jest tanio, ale jeszcze nie bardzo tanio. Raczej takie miejsce do marazmu, nie wydaje mi się, żeby z tego miejsca tak 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 mogło być. A w jakim miejscu są spółki średnie i mniejsze na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie? Spójrzmy teraz na MWiK40 i SWiK80. Tutaj też mamy cofnięcie, no ale cofnięcie nie tak bardzo dramatyczne, bo mniej więcej do początku 2021 roku. No to z, tutaj bym powiedział, jeżeli o długim inwestowaniu w długim terminie trudno mówić o jakimś sukcesie. Na WIG20, tak, no te średnie, małe spółki sobie w miarę radzą. To nie są aż tak duże spadki. No, MWIG w tym momencie spadł z ceną zysk trochę poniżej 10, więc na to bym zwrócił uwagę. Tam na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że ten poziom 4000, który tu jest zaznaczony jako wsparcie, no, ja bym właściwie to nawet powiedział, że to jest taka, taka strefa, bo. Z jednej strony poziomu to jest 4000, natomiast jeżeli od tego dołka z marca byśmy poprowadzili właśnie taki trend spadkowy, jakiś może clean by się z tego zrobił, no to my cały czas gdzieś jeszcze w miarę tego dolnego ograniczenia bronimy, ale. Zaczyna to, coraz słabiej, zaczyna to coraz słabiej wyglądać, co może być interesujące, jeżeli chodzi o MWiK-40, zresztą o SWiK-80 również. Mieliśmy trochę danych w tym, w tym tygodniu z, z naszej gospodarki. Te dane, bym powiedział, były generalnie, były generalnie dobre, bo co mieliśmy, produkcję budowlano montażową, przemysłową. No tutaj mieliśmy wzrosty pod tym względem nie wygląda to źle i teraz można by się zacząć zastanawiać czy przypadkiem inwestorzy z tą wyprzedażą nie przesadzili, czy ten rynek pracy, który jest, też to dosypywanie cały czas środków przez rząd, czy czy to nie będzie utrzymywać gospodarki na jakimś takim przyzwoitym poziomie i tym spółką właśnie z MWiG-u, z swig pozwoli generować całkiem, całkiem dobre przychody i też zyski. Problemem będzie inflacja, o tym wiemy, kosz, koszty, rosnące koszty działalności, ale czy przypadkiem rynek nie przesadził i myślę to będzie ta nadzieja Inwestorów. No jeżeli chodzi o SVIC 80, tutaj sytuacja wygląda na wykresie dużo lepiej, no bo my jesteśmy, bronimy, i to, to naprawdę trzeba zwracać na to uwagę: my bronimy cały czas tego dołka wojennego. Więc to, tutaj na dzisiaj, przynajmniej, można powiedzieć, że w zestawieniu z innymi indeksami polskimi, w zestawieniu z indeksami zagranicznymi, tutaj no jest siła tego, jest siła tego indeksu. Mało tego. No wczoraj my taki, ala młotek wyrysowaliśmy i może uda się dzisiaj zakończyć wyżej, potwierdzając, potwierdzając wyjście i jakąś tam właśnie taki, taki początek formacji ewentualnego odwrócenia, A od lipca ta konsolidacja, która tutaj jest. zauważmy, że ona jest w formie takiej głowy w formie głowy z ramionami, gdzie w miejscach po spadkach, Oczywiście to nie, jest, to nie jest najbardziej wiarygodna formacja, jeżeli chodzi o spadki. Natomiast w przypadku zanegowania takich formacji, gdzie właśnie ona, ta, ta formacja, która przypomina głowę z ramionami, okazuje się właśnie takim ubijaniem dna, nierzadko to jest naprawdę sygnalizuje bardzo mocne wyjście. Więc na pewno SWIGT 80 jest do, do obserwacji, na co bym zwrócił uwagę. I to w swig i też wśród mniejszych spółek, na co bym zwrócił uwagę, no to tak, z rynku nieruchomości, to było wczoraj albo przedwczoraj, mieliśmy informację, że jeden z, jedna ze spółek budowlanych Herbud inwestor w Szczecinie, nie zdobył finansowania na kolejne etapy i oni zeszli, zeszli z budowy z tego co rozumiem wycofują się no bo nie ma zapewnionej ciągłości no taki sygnał, którego nie można tego ignorować, to jest jedna kwestia i druga kwestia, potencjał do skupu akcji własnych to akurat by było pozytywne, ale też do właśnie wycofywania spółek z giełdy przy tych niskich wycenach w tej chwili zapomniałem, jaka, jaka spółka wczoraj to ogłosiła, ale to, się, ale to się może, ten temat może się przewijać i on jest niestety niekorzystny dla naszej giełdy, dla masz naszej giełdy, dla, dla akcjonariuszy też, no bo jesteśmy po, po dużej wyprzedaży, wyceny, wyceny są niskie. Wyniki są całkiem dobre dla wielu spółek. Perspektywy dla wielu spółek, może nie w średnim terminie, w długim terminie, są dobre. No a tutaj możemy mieć wycofywanie tych spółek z giełdy, więc na to nic nie poradzimy. Natomiast warto to myślę zasygnalizować. To teraz o spółce, która problemów wielkich chyba nie ma, jest wyjątkiem. Bank Handlowy, ostatni miesiąc na plus. No, plus tak poważny, że w zasadzie bank handlowy kosztuje tyle, ile na początku tego roku. To jest rzadkie zjawisko na GPW, że spółka w skali ostatnich dziewięciu miesięcy wychodzi na, na remis. No, a jak jeżeli spojrzymy na wykres i dodalibyśmy dywidendy wypłacane, no to gdzieś tam naprawdę jesteśmy. Bardzo, bardzo wysoko. Bo ten wykres, który tutaj jest, on jest z naszej platformy, więc on tutaj nie ma tych korekt jeżeli, na wykresie, jeżeli chodzi o dywidendy. Więc biorąc pod uwagę dywidendy, naprawdę wyjątkowa sytuacja, ale no, to, to jest też dobra informacja, że gdy wyniki są imponujące, no to popyt, popyt się znajdzie i kontynuacja tego popytu. Bo tutaj widzimy wyraźnie, od lipca jest popyt, no ale ten przychód z tytułu odsetek bardzo rośnie i też zysk na akcje naprawdę, naprawdę imponująco rośnie. Więc to jest, to jest przykład właśnie spółki, która pokazuje, że pomimo tej słabej sytuacji na, na poszczególnych indeksach, gdy są dobre wyniki, jest szansa na wzrost. To teraz przenosimy się na rynek walutowy. Patrzymy na indeks złotego, na naszą walutę. Tutaj też było bardzo dużo nerwów, zwłaszcza 21 września. Nerwowe oczekiwanie na to, co zrobi amerykański bank centralny, szwajcarski bank centralny. Frank szwajcarski na, wyższych, na najwyższych poziomach w historii, bo to jest nawet w pewnym momencie tak było. 5 złotych i kilka groszy, ale także euro-dolar euro, wygląda w niedobry sposób dla złotego. Tutaj mieliśmy nawet 4,87. Dużo trzeba płacić także za euro, było 4,88. Dolar mocny, bo za euro na przykład na rynkach walutowych już teraz regularnie płaci się mniej niż dolara, nawet mniej niż 99 centów. Tak, to, to powyżej 4,85 to, to za dolara, ale może, może no dużo się dzieje na pewno na rynku walutowym. Tak, jak przez lata był spokój, teraz naprawdę widać, że ten dolar, siła dolara, ucieczka inwestorów do dolara powoduje, że no jest rów, właściwie na wszystkich parach. I w tym kontekście nie sposób pominąć jena. No bo dzisiaj mieliśmy interwencję, to jest w ostatnich dwudziestu paru latach może piąta albo szósta albo szósta interwencja. Natomiast no pierwsza taka, która pierwsza taka, która ma wspierać ma wspierać jena. No więc to jest interesująca sytuacja, no ten, ten Ruch na jenie, dzisiaj, który się pojawił po godzinie okolica godziny 10, no to był bardzo, bardzo mocny. No to pięć to figur mocnego ruchu, więc to naprawdę widać, że sporo się dzieje. I teraz, tak, no indeks złotego może jeżeli wracamy do złotego, to może warto zacząć od indeksu złotego. I ca, cały czas właściwie, jeżeli szukaliśmy optymizmu takiego długoterminowego, no to właśnie wracaliśmy do tego indeksu złotego i mówiliśmy, no jesteśmy wyżej od tego dołka powojennego, który był właśnie w marcu i to jest to jest ta nadzieja, a jesteśmy coraz niżej. Jeszcze cały czas jesteśmy powyżej tego dołka, na to trzeba zwracać uwagę. Jeżeli... To pierwsze wsparcie, które już byliśmy na nim wczoraj, jeżeli ono by nie wytrzymało, już niewiele nam zostaje, i wtedy, jeżeli to, to wsparcie, które jest narysowane, zostałoby złamane, i to marcowe zostałoby złamane, wchodzimy w trend bardzo mocny, spadkowy, nie tylko, który będziemy widzieli na dolarze, ale na większości par do złotego. Obawiam się, że jeżeli by to wystąpiło to bez podwyżek stóp procentowych dalszych, no nie poradzimy sobie z utrzymaniem tego złotego. To by oznaczało, że wtedy RPP i NBP będą zakładnikami właśnie tego, co się dzieje na kursie, no bo to ten wpływ na inflację już już będzie za wysoki. Ale to pesymistycznie, jednak można być cały czas optymistą, bo tego ruchu nie ma i cały czas utrzymujemy się na tych wyższych poziomach. I to, I to trzeba pamiętać, bez dwóch zdań do obserwacji cały czas indeks złotego. No jeżeli chodzi o poszczególne pary, a dolar złoty czy euro złoty, no tutaj nie, wszystko dyktuje, dyktuje dolar, tak naprawdę. No ten euro, euro złoty nie stracił dużo w tym roku, znaczy złoty do euro nie stracił w tym roku dużo. Ale jesteśmy gdzieś naprawdę blisko takiego newralgicznego punktu, nawet tylko, tylko zwracając uwagę na, tą, na tę jedną parę walut. Euro-dolar euro o tym wspomniałeś no tutaj jest trend spadkowy i jest siła tego trendu spadkowego. Ja trochę się obawiam, że bez jakiejś porządnej paniki nie będzie można powiedzieć tak zdecydowanie, że to już jest to, bo ten poziom parytetu to właściwie od początku mówiliśmy, tam nie było żadnych poziomów, tak bardziej psychologiczny poziom, a więc, więc to, to, musiało, to musiało się tak skończyć, jak się skończyło. Myślę, że ja, ja nie widzę jeszcze, chociaż. To jest eurodolar. Natomiast jak spojrzymy na przykład na to, co się z jenem dzieje, no to trudno nie mówić, że tam nie ma paniki, więc szukałbym, jeżeli ktoś szuka, chce, chce spróbować otworzyć pozycję przeciwko dolarowi, to musi właśnie szukać takich, takich sytuacji, gdzie jest jakaś, gdzie jest jakaś panika. Na eurodolarze ja mimo wszystko jeszcze tego nie widzę. To jest cały czas po prostu bardzo, bardzo mocny trend, ale z, korekt, ale z konkretnymi korektami. Jeszcze tylko na koniec, tak, tak na marginesie bo eurodolar duży ma wpływ na złoto. Złoto cały czas jeszcze trzyma się w tym prostokącie. Te okolice 1675-85 dolne ograniczenie tego, tego wieloletniego prostokąta trzymają. Od walut przechodzimy do kryptowalut, ale one też, na przykład Bitcoin i przestraszyły się tej, tych stóp procentowych amerykańskich, czy nawet oczekiwania na decyzję Fedu w tej sprawie. No i znowu jesteśmy niżej. Ale udało się utrzymać znowu Bitcoinowi ten, ten poziom właśnie wsparcia. Przyznam, że jest to zastanawiające, natomiast tu jest dobrze wyrysowany ten trend spadkowy, miejsca jest coraz mniej, natomiast biorąc pod uwagę jak właśnie dużo jest pesymizmu na rynku, jak dużo jest pesymizmu jeżeli chodzi o akceptację, o brak akceptacji ryzyka, o właśnie taką ucieczkę do bezpiecznych aktywów, do gotówki, do, no, już, już też na pewno można zaobserwować do długoterminowych obligacji. No to zastanawiająca jest ta, ta siła ja mówię o sile, mimo wszystko, bitcoina. Nie patrzę tutaj nominalnie na te różnice cenowe, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, tylko relatywnie w stosunku do tego, co się dzieje, uważam, że to, że to jest siła. Też sytuacja jest względnie względnie Prosta spekulacyjnie, bo e, zobaczmy, ile razy już ten właśnie dołek e, broniliśmy. E, tutaj e, jest, jest możliwe, i, i zarówno długie pozycje, jak i krótkie mogą spróbować zagrania e, z, z relatywnie bliskim stopem, więc ta, ta kara w przypadku, gdy się pomylimy, nie będzie duża można jedynie rozważyć, że takich prób może być jeszcze kilka, więc myślę, że jeżeli ktoś trzyma się konsekwentnie jednego, jednego kierunku, ma tego stop lossa, a ten, czy miałby tego stop lossa, chciałby, chciałby spróbować, bo uważa, że, że za chwilę będziemy mieli wyjście w jednym czy w drugim kierunku, to, to myślę, że Warto przekalkulować ewentualne straty, ewentualne wejścia, może nawet trzykrotne ponawianie, ile to nas będzie kosztować, w ten sposób dostosować sobie wartość pozycji, bo to jeszcze troszkę niedługo według mnie, ale może jeszcze trochę potrwać. Według mnie zastanawiający jest ten bitcoin. Koresponduje to w pewnym stopniu krótkoterminowo ze złotem, bo złoto ma. W długim terminie jest w takim wieloletnim prostokącie, tutaj, tutaj jest tylko parę miesięcy, ale zastanawiające, jednak pamiętajmy o tym, że mamy trend spadkowy i, i tutaj bardziej jest ta siła bez, no przewagę, przewagę mają mimo wszystko niedźwiedzie długoterminową. Mówiliśmy o spadających indeksach giełdy amerykańskiej, to porozmawiajmy o spółkach, która no w związku z tym oczywiście też w ogromnej części tanieją, na przykład taki Ford, który poinformował, że będzie miał za chwilę więcej niedokończonych samochodów. No bo są problemy z półproduktami, są problemy z zerwanymi łańcuchami dostaw, no, są także problemy inflacyjne, kiedy koszty rosną. Szef Fedu J. Powell zresztą wczoraj zwracał na to uwagę, że ta, tak, potrzebujemy takiego unormowania sytuacji właśnie na rynku, na rynku pracy. I właśnie też, jeżeli chodzi o cały czas te, te elementy łańcuchów dostaw, gdzie sytuacja się poprawia, na pewno najgorsze już jest za nami, no ale cały czas są te problemy. No Ford jest dobrym przykładem. Mnie natomiast ta, ta kwestia Forda, bo spadki, które wystąpiły, one były po publikacji, o ile, o ile dobrze pamiętam, o miliard dolarów koszty wzrosną. Więc czyli ta inflacja dotyka. Dotyka spółki, i ten, ten wykres jest bardzo ciekawym tego przykładem. Widzimy, jakie były obroty. Widzimy też, jaki był mocny wzrost od, od czerwca. I to trochę skłania do takiej refleksji: czy inwestorzy tak bardzo przestrzelili się ze swoimi projekcjami, a może tak bardzo są naiwni, że, widzą, że, że myślą, że te bardzo mocne podwyżki stóp procentowych, zapowiedzi też długiego utrzymywania tych wysokich stóp procentowych przez Fed. czy inwestorzy są aż tak naiwni, myślą, że to nie, będą, że to nie będzie miało wpływu na, na wyniki wielu spółek. To, to trochę może martwić, właśnie ten przykład, przykład Forda, bo takich spółek może być więcej, bo inflacja po prostu będzie. Będzie dokuczać i zobaczmy, że owszem, ta, ta pierwsza wyprzedaż, która była od początku roku do czerwca, ona naprawdę była solidna. Wygląda na dzisiaj na to, że to było tylko mocne odbicie. Na początku czerwca zresztą to było na obrocie. To dobrze widać na początku czerwiec, początek lipca, te tutaj akurat zielone. Na, na zielono widać mocniejszy obrót, natomiast później już było płasko. Nie? Na niskim obrocie to rosło czy trzymało się, i gdy przyszły spadki, też jest bardzo mocna wyprzedaż. Więc to akurat znowu nie jest dobry, dobry sygnał, gdy na spadającym rynku pojawiają się rosnące obroty. To Ten Ford, i też w rozmowach spekulowanych mówiliśmy o FedExie. To są bardzo niepokojące, bardzo niepokojące sygnały, które mogą mówić o tym, że inwestorzy naprawdę no bujali albo bujają dalej w obłokach. No, owszem, rynek jest wyprzedany, i w tym momencie widać, że no już na razie przynajmniej nie ma takiej chęci do, do wyprzedaży, ale w trendach dobrze wiemy, jak oscylatory. Może tak to skomentuję. Dobrze wiemy, jak oscylatory nie działają dobrze w trendach. Mocnych trendach wzrostowych, mocnych trendach spadkowych, czy stochastik, czy, czy rok, czy RSI, a, a nawet wstęgi, trochę, trochę inna kategoria, nawet wstęgi Bollingera. Wiemy, jak, je, jak przez długi czas mogą dawać bardzo złe sygnały. I, I tutaj właśnie no, obawiam się, że to trzeba brać pod uwagę, że to, że rynek jest wyprzedany w tym momencie, to wcale nie oznacza w Stanach Zjednoczonych, że możemy z tego poziomu odbić. Oczywiście zbliżamy się do tego poziomu wsparcia, które było w czerwcu, więc te, te nadzieje pewnie na odbicie będą rosły. No, nie na fordzie, tylko na indeksach. Jak mówimy o zerwanych łańcuchach dostaw, to myślimy przede wszystkim o półprzewodnikach. Jesteśmy już do tego przyzwyczajeni od co najmniej dwóch lat. No a w takim razie, jak prezentują się takie spółki jak Nvidia czy Intel. No, widzimy na wykresach, że ostatni rok to są spadki. I obecnie też, też nie jest dobrze. No, ta Nvidia, akurat, tutaj mamy od tego wsparcie, odbicie, bo ta wyprzedaż była już naprawdę mocna. Zresztą zobaczmy, do jakich poziomów my, my wróciliśmy. Natomiast no, na Intelu ta konsolidacja, która była przez lata na dużo wyższych poziomach, od idealnie tutaj to widać. Cztero, czteroletnia praktycznie konsolidacja. My wyszliśmy dołem, jest taki ząbek powrotu, ale ten zasięg spadków jest minimalny wynikający z tej formacji, jest o wiele, wiele niżej niż teraz jesteśmy, a to jest, a to jest tak mocna czteroletnia formacja I w przypadku Intela to, to nie tylko są te kwestie właśnie łańcuchów dostaw. No tutaj mamy też kwestie właśnie jeżeli chodzi o technologię Trochę przespał Intel pewien, pewien okres. Do tego wszystkiego, jeżeli chodzi o półprzewodniki, to pamiętajmy, że też ten ETF Soxel, on jest jednym z najbardziej popularnych. To jest taki lewarowany razy 3 ETF. On jest z, jednym z najbardziej popularnych spekulacyjnych ETFów w Stanach Zjednoczonych. Dużo tam się dzieje na dużym obrocie. O to też można się obawiać, że te ETF-y mogą ciągnąć, ewentualna wyprzedaż na ETF-ach może ciągnąć w dół ten rynek półprzewodników. Tym bardziej, że podczas tego całego spadku, który mamy w tym roku, można było zaobserwować takie trochę podejście inwestorów, gdzie na poszczególnych odbiciach uciekali do coraz bardziej ryzykownych instrumentów, i to na ETF-ach dobrze widać, jak z takich Stabilny, względnie stabilnych, spokojnych ETF-ów przechodzili inwestorzy, i to zainteresowanie było coraz większe tam, gdzie lewary się pojawiały. Więc to też trzeba mieć na uwadze. I może jeszcze na koniec, no tutaj te problemy, z, jeżeli chodzi o półprzewodniki, no to dalej mamy, jeżeli w związku z, z zaburzonymi. Łańcuchami dostaw, co, co mnie bardzo dziwi, że, że jeszcze, jeszcze nadal mamy te, te problemy. Więc to jest akurat przykład takiego rynku, który pomimo że, pomimo, że mocno spadł, to jest dalej w mocnym trendzie spadkowym i na niektórych spółkach właśnie z tego portfela półprzewodników te, te potencjalne zasięgi wskazują, że nawet może być niżej. Od spółek amerykańskich przechodzimy na koniec do giełdy niemieckiej, do niemieckich spółek. DAX, czyli indeks we Frankfurcie, zjeżdża z równi pochyłej od początku tego roku. To no nie jest jakieś dziwne zdarzenie, ale takie spółki jak BASF czy Bayer też wyglądają źle, chociaż wyniki finansowe ostatnio podawały dobre. Tak, tylko pamiętajmy, jaki, jaki mamy przed, przed nami kryzys energetyczny w Niemczech. Zresztą pojawiły się tam nawet jakieś nacjonalizacje takich kluczowych, właśnie spółek. No, i, i to właśnie w takim długoterminowym kontekście trzeba rozważać, no bo ten przez wiele, wiele lat sukces niemieckich spółek, dlaczego one były w stanie prowadzić swoją działalność produkcyjną z Niemiec niekoniecznie musiały szukać tańszych miejsc do, do produkcji, między w Chinach. Oczywiście wiele z nich też to robiło, ale no, miały dostęp do, do tanich surowców, a to się energetycznych, a to się skończyło i te dwie spółki, te dwie spółki no, będą miały z tym problem, potrwa Zanim zmienią właśnie dostawców, gdy to wszystko się unormuje i jesteśmy na minusach, tu widzimy BASF, Te wyniki pod względem przychodów, owszem, rosną, natomiast koszty mocno rosną, więc też te zyski, które taki krótkoterminowo się pojawią za, za te okresy, w których teraz jesteśmy, no już nie będą optym takie imponujące, a, a co będzie w kolejnych kwartałach, może być inwestorzy uważają, że może być gorzej w przypadku jednej drugiej spółki. Więc na to, na to trzeba zwr zwracać uwagę. Co ciekawe, pomimo tego, że w DAX, te 40 spółek to są głównie bardzo konserwatywne spółki, no nie ma tutaj spółek śladowy wpływ. Spółek te technologicznych, to i tak DAX trzyma, trzyma ten poziom. Podobnie, podobnie wygląda jak swig 80, zresztą. Zobaczymy, co może niepokoić tak krótkoterminowo. I tutaj na obrocie dobrze to widać na tym wykresie, że przez ostatnie kilkanaście sesji, kilka, kilkanaście sesji, słaby mamy obrót, a schodzimy. Coraz niżej, więc też no jesteśmy, jesteśmy na krawędzi, jeżeli chodzi o, o DAXA. I no optymiści powiedzą, też to tak na koniec, żeby może optymistycznie, bo chyba już wyczerpaliśmy na dzisiaj tematy, to żeby właśnie na tę niebieską linię zwrócić uwagę. Jak na trend spadkowy, to ona jest dość, dość delikatna. Zbliża się, więc według mnie potencjał ruchu jakiegoś mocniejszego jest blisko. Zobaczymy. Na razie jesteśmy przy dolnym, przy dolnym ograniczeniu. Ten pesymizm jest spory. O liniach spadkowych, czasami delikatnych, o spółkach niemieckich, amerykańskich i polskich, o walutach i kryptowalutach. Mówił Łukasz Wardyn. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek, 29 września. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.